Cześć, witam Was ponownie. Czy wiecie, dlaczego jesienią liście są takie kolorowe? Wyobraźcie sobie, że większość tych liści wybarwiona jest już latem, ale w każdym liściu jest taki barwnik, który się nazywa chlorofil. Zimą, kiedy drzewa zaczynają się szykować do zimowego snu, pobierają z chlorofilu wszystkie substancje odżywcze i tym sposobem wybarwiają się liście na przepiękne kolory żółte, pomarańczowe i brązowe. Dzisiaj chciałabym Wam zaproponować zrobienie z tych wspaniałych liści fantastycznego bukietu. Zaczynamy! Do zrobienia naszych liściastych róż potrzebować oczywiście będziemy liści, najlepiej dużych liści, sznurka albo gumek recepturek. Ja będę używać gumki recepturki. Zobacz, to jest duży liść dębu. Zginam go na pół i będę zwijać w rulon. To będzie nasz środek róży. Każdy kolejny liść też zginamy, zobaczcie, na pół. Środek. Powstało coś takiego i dokładamy. Kiedy już skończyliśmy, zobaczcie, róże, ja sobie, możecie zawijać sznurkiem, ja używam gumek recepturek. Robimy takich kwiatów 10, 8, ile chcecie, żeby powstał piękny, wspaniały bukiet. I zaczynamy komponować nasz jesienny bukiet. Myślę, że taki jesienny bukiet będzie fajną dekoracją w Waszym domu. Do zobaczenia.